Siema koledzy z Astartes. Wybaczcie opóźnienie, ale choróbsko nie chce mnie puścić i możecie słyszeć to w głosie, za co przepraszam. Ale mam dla was poradnik o szturmowców Space Marine 2. Wśród społeczności grającej operację krąży opinia, że szturmowiec jest najsłabszą klasą w grze i każdy inny typ Marinesa wnosi więcej do drużyny. Nie ukrywam, klasa ma swoje słabości, głównie fakt, że bardzo dobrze sprawuje się przeciw tyranidom, a ma ogromne problemy walcząc ze sługami chaosu. Choć moim zdaniem najbardziej przyczynia się do tego fakt, że gracze najzwyczajniej w świecie nie czytają opisów i nie utylizują tego, w czym szturmowiec tak naprawdę jest najlepszy. Do tego jest bardziej wymagająca i ma więcej głębi, jeżeli chodzi o mobilność. Tak więc dzisiaj zagłębimy się w moją ulubioną klasę, szturmowca. Zacznijmy od umiejętności klasy. Plecak odrzutowy ulepsza nasze uniki i pozwala nam wzbić się w powietrze, by spaść jak grom z jasnego nieba. Pasywnie daje nam 50% więcej czasu na idealny unik. W praktyce większość ludzi nadużywa go do darmowych obrażeń obszarowych, zamiast utylizować go jak należy. Plecak powinien głównie służyć nam jako sposób wejścia w hordę przeciwników, by być otoczonym, gdzie sprawujemy się najlepiej. Albo jako sposób na szybkie przerwanie wzywania wsparcia przez wrogów, kiedy krzykacz jest za daleko, byśmy mogli sięgnąć go naszym mieczem. Trzeci sposób użycia dla bardziej wyskillowanych i brawurowych ujawnia się w profitach postaci, o których powiem za chwilę. Rolą szturmowca nie jest eliminacja konkretnego typu przeciwników, dużych albo małych, ale wyprzedzenie drużyny, powstrzymanie i przerzedzenie hordy. W ten sposób stojący za nami gracze mogą skupić się na swoich zadaniach bez bycia oblężonymi. Bardzo dobrze radzimy sobie w hordzie, głównie dzięki profitom klasowym i umiejętności pasywnej robiącej z nas machinę do idealnych uników i postrzałów, która non-stop odzyskuje pancerz i utracone punkty życia. Parowanie nadal jest ważne i przydatne, ale możemy też z niego zrezygnować całkowicie i opierać się tylko na unikach. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to jako broń poboczną mamy do wyboru zwykły albo ciężki pistolet boltowy. Zwykły jest szybszy, ma większy magazynek i zapas amunicji, a ciężki jest celniejszy, zadaje większe obrażenia i do tego przebija. Przyznam szczerze, że są misje, w których wcale nie używam broni palnej, ale jeżeli już, to preferuję ciężki wariant, bo najzwyczajniej w świecie ma lepszą synergię z naszym skupieniem na walce wręcz. Dalszy zasięg przydaje się bardziej, bo broni palnej używamy, kiedy stwierdzamy, że przeciwnik jest zbyt daleko, by do niego dobiec, a przebijanie pomaga nam trafiać więcej niż jeden cel. W związku z tym w profitach priorytet stawiamy na precyzję w górnym rzędzie, by nasze odległe strzały nie chybiały. Dalej sprawiamy, że nasza broń penetruje dodatkowego przeciwnika dzięki wiecznej penetracji. Przeładowanie postrzał sprawia, że nigdy nie będziemy przeładowywać, bo postrzały to nasz chleb powszedni. I na końcu bonusowe obrażenia od headshotów, więcej precyzji i 10% dodatkowych obrażeń przeciw wszystkim. Jeżeli chodzi o warianty, to skupiamy się raczej na celności, bo ponownie strzelamy tylko do odległych celów. Jeżeli coś jest w zasięgu naszego ostrza albo plecaka, to mija się to z celem. I teraz to, co mi się lubią najbardziej, czyli bronie do walki wręcz. Nie zrozumcie mnie źle, możemy swobodnie grać wszystkim i jakoś sobie poradzimy, ale moim zdaniem zwycięzca jest tylko jeden i jest nim nikt inny jak tylko miecz łańcuchowy. Rękawica wspomagana jest zabawna i głównie opiera się na ładowaniu ataków bądź atakowaniu po uniku. Problem w tym, że ma zbyt mało obrażeń, wymaga zbyt długiego ładowania i eliminuje małych przeciwników zbyt wolno, by konkurować. Da się nią przejść wyższe poziomy i dzięki wskazówkom od Domiza1575 z komentarzy z poprzedniego poradnika znalazłem w miarę optymalny styl gry rękawicą. Jednak moim zdaniem nadal jest zbyt wolna. Wymaga ładowanych ataków, by radzić sobie z wieloma przeciwnikami naraz i nie nadąża z odzyskiwaniem spornego życia. Jeżeli się na nią zdecydujemy, to będą nas interesować profity w dolnym rzędzie. Ciężkie przygotowanie zmniejszające czas ładowania ataków. Ożywienie pomaga nam przeżyć, oddając pasek pancerza po niektórych uderzeniach, gdy jesteśmy poniżej 30% życia. Ogłuszające uderzenie powiększa promień zasięgu naszych ataków oraz trzęsienie ziemi, które pozwala nam uderzyć w ziemię, by zadać obrażenia wokół. Jeżeli chodzi o warianty, to tu skupiamy się na szybkości, bo to jest najsłabszą stroną rękawicy. Młot, podobnie do rękawicy, funduje bardzo dużo zabawy, lecz zostaje w tyle za najlepszą bronią, głównie z powodu szybkości, przez którą nie odzyskujemy wystarczająco dużo życia i jesteśmy zamknięci w animacjach, które uniemożliwiają idealne uniki. Zwykłe ataki młotu często zdają się nic nie robić i lepszą opcją są ładowane, które niestety znów trwają bardzo długo. W profitach mamy sporą dowolność, choć osobiście preferuję w pełni dolny rząd. Tu przyspieszamy czas ładowania ataków oraz zwiększamy promień uderzeń w ziemię dzięki szybkiemu przygotowaniu i miażdżącemu uderzeniu. Łańcuch sejsmiczny z kolei pozwala nam robić z tyranidów schabowe dzięki dwóm uderzeniom w ziemię, które trzeba przyznać wyglądają komicznie. Na końcu interesuje nas głównie ulepszony wstrząs wtórny, który pozwala nam wykonać podobne podwójne uderzenie ciężkim ciosem w kombo po serii lekkich uderzeń.
No i Chainsword. Moim zdaniem najlepsza broń do walki melee, którą można bić się z nieskończonymi falami wrogów, używając odpowiednich ciężkich ataków, by odtrącać przeciwników i wykonywać postrzały dla odzyskania życia i pancerza. Z odpowiednimi profitami broni i postaci, o których zaraz powiem, możemy też całkowicie porzucić parowanie i polegać wyłącznie na ulepszonych unikach, co pozwoli nam wybrać miecz z jeszcze większymi obrażeniami. Cały trik w walce mieczem przeciw ogromnym chmarom to obracanie się o 1/3 osi, czyli około 120 stopni, po każdym lekkim ataku, dzięki czemu uderzamy wszystkich wokół. A następnie wyprowadzamy ciężkie uderzenie, które tupie w ziemię i ponownie zadaje obrażenia wszystkim wokół. Przerywamy kombo tylko w dwóch przypadkach. Kiedy widzimy niebieskie kółko od małego przeciwnika, bo sparowanie go to darmowy pancerz i jest możliwe nawet używając miecza, który nie może parować. Drugi przypadek to atak od większego wroga, który chcemy idealnie ominąć. Jeżeli chodzi o profity, to pierwsze trzy są w dolnym rzędzie. Zyskujemy w ten sposób obrażenia i dzięki szybkiej odnowie więcej życia spornego od ciężkich ataków, a tych będziemy używać regularnie. Później przemieszczamy się na górny rząd i tam mamy echo uderzenia, które powiększa obszar zdeptania o 50%. Nie dość, że zdeptanie będzie najczęściej używanym przez nas ciężkim atakiem, to oferuje synergię z szybką odnową i odzyskujemy przez to jeszcze więcej spornego HP. Na górze ostatnim profitem, który nas interesuje, to dumny krok, który pozwoli nam uderzyć zdeptania dwa razy pod rząd. A teraz profity postaci. W pierwszej kolumnie najbardziej interesuje nas wzmocnienie pancerza. Dzięki temu profitowi, walcząc z większymi przeciwnikami, każdy postrzał odda nam pancerz, nawet jeżeli nie dobije on wroga. W praktyce oznacza to, że walcząc z Majoris i Extremis, postrzał po każdym uniku odda pancerz, często też wprowadzi przeciwnika w stan egzekucji i możliwość kolejnego postrzału. W ten sposób nieraz odzyskamy dwa paski pancerza. W drugiej kolumnie mamy dowolność. Dodatkowy arsenał sprawdza się dość dobrze, bo to 15% dodatkowych obrażeń od naszego pistoletu boltowego, co pomaga w starciach z neurotropami. Ale jeśli zauważycie, że tak jak ja macie tendencję przechodzić całe misje polegając tylko na walce wręcz, to zapłata może przydać się wam bardziej, gdy nieuchronnie przegapimy jakiś atak, którego powinniśmy uniknąć i zyskamy bonus 15% obrażeń w walce wręcz. Trzecia kolumna to też preferencja. Wytrwałość sprawia, że możemy ignorować ataki wrogów, gdy wykonujemy ciężkie uderzenia. Znajomość wroga zwiększa obrażenia wręcz przeciw dużym przeciwnikom. W związku z tym, że lubię się dostosowywać szturmowcem i uzupełniać braki w specjalizacji zespołu, to ostatni wybór, wyniszczenie, jest moim zdaniem idealny, bo zwiększa otrzymywane przez wrogów obrażenia o 10% na 3 sekundy po naszym uderzeniu, co pomaga też członkom drużyny. Jeżeli chodzi o profity zespołowe, to tu musimy być samolubni i wybrać ostatni. Udowodniona wydajność zwiększa obrażenia od postrzałów całej drużyny o 50%. Zważywszy na to, że cały nasz playstyle obraca się wokół uników i postrzałów, to nie ma tu konkurencji. Piąta kolumna nie ma wyraźnego faworyta, choć moim zdaniem młot gniewu jest najrozsądniejszy. Główny powód to fakt, że plecaka nie powinniśmy używać do zadawania obrażeń, a tylko do wejścia w tłum w celu utrzymania hordy w miejscu. Dzięki temu profitowi potencjalne ciężkie ataki nie wytrącają nas z walki przez 10 sekund. Szósta kolumna to ponownie brak faworyta. Ogniste skrzydła pozwala nam zadawać obrażenia wrogom, wykonując doskok, które będzie miało synergię z ostatnimi dwoma profitami. Pozostałe dwa, zwrotność i fanatyczny cios, oferują różne sposoby na przyspieszenie odnowienia umiejętności. W siódmej kolumnie najlepszym wyborem jest powietrzna gracja, bo oba pozostałe skupiają się na tym, do czego nie chcemy używać plecaka, czyli obrażeniach bezpośrednich. Możemy wykonywać unik, używając plecaka, i zwiększa to nasze obrażenia o 25% na 5 sekund. W ostatniej kolumnie dwa pierwsze profity są raczej słabe, a ostatni jest najzwyczajniej królem i finalizuje nasz playstyle. Oddanie sprawia, że idealny unik wykonany przy użyciu plecaka oddaje ładunek umiejętności. W rezultacie tak długo jak wykonujemy uniki poprawnie, możemy używać plecaka za darmo, a do tego zyskujemy po takim uniku 25% obrażeń dzięki poprzedniemu profitowi. No dobra, perki, buildy, ale z czym się to je i jak w ogóle to wygląda w praktyce? Ogólnie walczymy efektywnie ze wszystkim, co nie lata w powietrzu i skupiamy się na wykonywaniu idealnych uników. Większość graczy nadużywa plecaka i do tego w zły sposób. Mając dwa ładunki, możemy go użyć przy rozpoczęciu starcia z hordą, by wejść w jej środek i ułatwić strzelanie naszej drużynie. Staramy się zawsze mieć jeden ładunek w razie potrzeby przerwania wezwania pomocy przez przeciwnika, który jest poza zasięgiem naszego miecza. Poza tym, gdy mamy dwa ładunki, możemy też używać go zamiast uniku tak długo, jak robimy je idealnie. I tu wchodzi kwestia umiejętności gracza, bo jeżeli zawsze robimy umiejętności na czas, to ładunki plecaka nigdy nam się nie skończą. Cały czas mamy aktywny bonus obrażeń z profitów i cały czas odzyskujemy pancerz postrzałami niezależnie od tego, czy wykończą one wroga, czy nie. Potyczki z dużymi przeciwnikami albo bossami zmieniają się w Dark Soulsy, gdzie idealna walka to łańcuch unik, postrzał, unik, postrzał, unik, postrzał.
Gdy walczymy z hordami, to skupiamy się na uderzeniach obszarowych i wykonujemy postrzał po każdym odtrąceniu małych wrogów. W ten sposób stajemy się murem nie do przejścia i możemy pokonać hordę, nie tracąc ani trochę zdrowia. Wystarczy, że będziemy przerywać kombo, by złapać lecącego Minorisa, albo idealnie uniknąć zamachu od większego wroga w roju. Gdy zaczniemy to ogarniać, to walka zmienia się w bardzo przyjemną pętlę ogłuszania, postrzałów i egzekucji godnych montażu, z której wychodzimy praktycznie bez szwanku, umożliwiając jednocześnie naszym braciom skupienie się na ich roli bez martwienia się o plecy. Szturmowiec to jedna z, jeżeli nie moja ulubiona klasa. Ma bardzo unikatowy styl gry, wymaga bardzo dużo od gracza i nagradza go za skupienie i rytm walki. Niestety, tak jak mówiłem, gorzej radzi sobie ze sługami chaosu, głównie przez to, że się teleportują, a stada mniejszych sługusów są mniej zgrupowane. Brakuje jej trochę klarownej roli do odgrywania, którą robiłaby lepiej niż każda inna klasa, ale z odpowiednim podejściem gwarantuje sporą zabawę i satysfakcję. Jeżeli macie jakieś inne porady dla kolegów szturmowców, które umknęły mojej uwadze, to śmiało piszcie je w komentarzach. A jeśli pomogłem wam w jakiś sposób, to zachęcam do suba i zostawienia w komentarzach nawet emotki, bo engagement i takie pierdoły pomagają kanałowi. Sprawdźcie też inne poradniki, jeżeli gracie innymi klasami. A teraz lećcie w górę na swoich plecakach odrzutowych, a ja lecę kleić następny film. Odwaga i honor, bracia! Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.